czołem myślącym, frontowcym. W nas nadzieja, w naszej myśli politycznej, w naszym czynie. Mając to doświadczenie, tą wiedzę, którą posiadam, chyba zaufacie mi, że rozeznanie mam, w związku z tym to, o czym mówię, nie jest gołosłowne, zresztą dzisiejszy materiał powinien to przypieczętować. Powiemy sobie dzisiaj o takim projekcie, o rzeczywistości, którą nam kreują, czyli państwie, które powstanie Izraelu Wschodu. Prawdopodobnie niewielu was o tym słyszało, o tym pojęciu, o tej konstrukcji, o tym związku słownym, ale stanie się to rzeczywistością, no zresztą to jeszcze zobaczymy. Z punktu widzenia interesów Rzeczpospolitej byłaby to nasza zagłada, ale w rzeczywistości tej faktycznej mamy do czynienia z takim projektem i wielu z nas, z was, świadomie lub nie, taki projekt buduje. Ale zanim to pamiętajcie, polityka to jest myśl, który później przekształca się w czyn, w rzeczywistość. To jest pewna konstrukcja. Tak i zauważacie, że część konstrukcji są wieczne, tysiącletnie, w rozumieniu rzeczywistości, wieczności, trwałe, tak jak piramidy, jak część mostów, które są, jak akwadukty, jak szereg różnych takich, zobaczcie, budowli, które przetrwały. Podobnie jest z działaniem, z działalnością polityczną i tą, która jest konstrukcją, tą, którą zbudujemy i staje się trwałą rzeczywistością. Ale polityka może być też taką płaszczyzną komentowania, tylko takiego spikera, uczestniczenia w tym, mówienia po kimś, realizowania po kimś i na tym się praktycznie kończy, bez żadnych możliwości sprawczych. Po to, żebyśmy mogli utrzymać się jako państwo, naród, który posiada własne państwo w XXI wieku, musimy wprowadzać konstrukcję w polityce. To, co w tym momencie najistotniejsze, to nie możemy dopuścić do udziału Polski, Polaków w wojnie. A wojna jest decyzją polityczną. Na razie, w tym momencie, nic nie jest przegrane. Ani nic nie jest nadto ważniejsze. Wszelkie sprawy odkładamy na bok. Dzisiaj nasz interes, zajęcie się sobą, to zajęcie się na tyle polityką, żebyśmy mieli takich reprezentantów politycznych, którzy nie dopuszczą do udziału naszego państwa w konflikcie, w wojnie. Zarówno na tej płaszczyźnie, już obecnie jesteśmy na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, a później są militarne i te różne jeszcze inne dodatkowe tego atrybuty. Po prostu będzie z tego trzeba się wymiksować. A żeby to zrobić, to muszą to uczynić politycy. A żeby ci się politycy znaleźli, to od was tylko zależy. Od naszej siły. Zadanie na dzisiaj, najbliższe wybory, jakiekolwiek by nie były, jakiekolwiek nie będą, to dokonanie wyłomu na razie. Na razie wyłomu. Ponieważ jeszcze póki co naród nie dojrzał. Powtórzę, naród jeszcze nie dojrzał, ale powoli. Wszystko przed nami. Jeżeli jesteśmy konstruktorami w polityce, to wiemy, jak niedługo, w jakim stanie będzie naród i wówczas on dojrzeje. A w momencie, gdy dojrzeje, będzie potrzebował przywódców. W związku z tym jeszcze raz dla tych wszystkich, których opadają czarne myśli i taki swoisty defetyzm. Nic jeszcze nie przegraliśmy, nieważne. Oddaliśmy handel, mamy zrujnowaną gospodarkę, finanse publiczne. To jeszcze nic w stosunku do tego, co naprawdę nas może, jakie nieszczęście, jaka katastrofa czekać. Więc to nie są jeszcze dziś problemy. Powtarzam, w tym momencie zajmijmy się sobą.
naszą przyszłością, naszym życiem. A nasza przyszłość, nasze życie to jest niedopuszczenie do wojny, a żeby to uczynić, trzeba mieć polityków, którzy w ten sposób, jak sobie teraz dyskutujemy, rozumują. Wszelkie sprawy odkładamy naprawdę na bok, bo to jest sprawa tak zwana gardłowa, kardynalna, fundamentalna. I żeby nie być gołosłownym, za chwilę, chyba z 2 minuty, zobaczymy materiał. Materiał z 2019 roku. Dokładnie z 15 grudnia 2019 roku. Sprzed 3 lat. Bardzo istotny, bo oczywiście ja od 2014 roku mniej więcej mówiłem o takiej konstrukcji, która jest tutaj zawarta, ale jest istotne, bo zostało to wygłoszone w ramach prawyborów prezydenckich formacji Konfederacja. To jest wtedy, gdy wyłanialiśmy jako środowisko Konfederacji kandydata naszego na prezydenta Rzeczpospolitej w wyborach prezydenckich, które miały i odbyły się w 2020 roku. Ważne, że to, co słyszymy, to, co podnosiłem w trakcie tego objazdu, bo na 16 regionów, w 13 regionach byłem, dokładnie to samo mówiłem, plus jeszcze później coś dodam. I szkoda, że wówczas ci kandydaci, którzy zostali wyłonieni w imieniu właśnie Konfederacji, szkoda, że nie ciągli tej narracji, nie powiedzieli, nie mówili o tym realnym zagrożeniu. Aczkolwiek wówczas, gdy 3 lata temu mówiłem o tym, no to faktycznie dla wielu osób było to totalnie niezrozumiałe, mimo że elektorat Konfederacji jest bardzo świadomy, a wręcz był to swoisty obłęd. Ale spróbujmy tego odsłuchać. Były to prawybory prezydenckie Konfederacji w Warszawie i fragment wystąpienia. A jeszcze do tej krytyki obecnych relacji prezydenckich. Prezydent szczególnie nie może być osobą zależną od różnych obcych ośrodków, obcych państw. I mieliśmy do czynienia w poprzednich prezydenturach już z tym. W obecnej prezydenturze mamy dosyć dziwne, niespotykane w przeszłości naszych dziejów uzależnienie od stronnictwa amerykańsko-izraelskiego, które niesie bardzo poważne z sobą zagrożenia. I te wybory nas czekają. Wybory nas czekają, czy uwikłanie prezydenta Rzeczpospolitej i naszego państwa, nas wszystkich, w konflikty po stronie imperialnych różnych mocarstw i gierek, których oni także nie rozumieją. Znakomita większość tych polskich polityków, także parlamentarzystów, a szczególnie tych obecnie rządzących, nie zdają sobie sprawy i nie rozumieją powagi tego, co się dzieje w geopolityce. I w tej prezydenturze, w tych wyborach najbliższej może się rozstrzygnąć, czy my, Polacy, polskie państwo, my, polski naród, zostaniemy wciągnięci w jakąś kolejną, bezsensowną wojnę, która może bardzo dużo nas kosztować. Stąd, kochani, jest tak istotne, tak ważne, byśmy dzisiaj to przecięli. I teraz... No i cóż. Trzeba powiedzieć, stało się. Mamy dokładnie ten moment. I nie chodzi to o to, że facet myśli, jakieś tam wizjonerstwo. To nie w tym rzecz, no nie? Po prostu, jeszcze raz, sekwencja pewnych zdarzeń w polityce, w geopolityce, do takich projekcji, z którą mamy dzisiaj do czynienia, nas prowadzi. Oczywiście zaraz z kolei wskażę z jednego wystąpienia, to będzie bardzo, bardzo konkretna konferencja. Taki system nie powstanie. Już momencik. Zaraz mało to, tego, uważam, że to zrobimy. I tutaj będzie
damy bardzo konkretną wypowiedź. Zaraz do tego nawiążę. W trakcie wówczas tego objazdu po całej Rzeczpospolitej, przypominam, rok 2019, wyraźnie mówiłem: nie idziemy na wojnę z Moskwą. Przestrzegałem. To było proste. To była rzecz, która, jeżeli ktoś żyje, czuje politykę, ma tętno, jest związany z tym. To było jasne po tym, jak formacja rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, od samego początku poszczególni politycy, całe środowisko było kształtowane przez agenturę amerykańsko-izraelską, tak? Jak było uplastyczniane, jak było wciągane, także, jak się okazuje, teraz dzisiaj więcej wiemy, przez służby ukraińskie, gdzie nawet, marszałek Sejmu w jakiś tam sposób oddziaływanie i tak. Ja niejednokrotnie w materiałach to Państwu mówiłem, gdzie politycy między innymi różnych środowisk, ale dobrze mi było znane, jak widziałem na własne oczy, jak politycy z Kukiz 15 byli przejmowani przez agenturę amerykańską. I to w konsekwencji doprowadziło do takiego stanu rzeczy przy tych wydarzeniach niezależnych od tego, jakie są od naszego państwa, jak my się zachowamy, doprowadziło do tego stanu rzeczy, że obecnie my z punktu widzenia politycznego, gospodarczego jesteśmy na wojnie z Federacją Rosyjską. Otwórzcie oczy, musicie zdać z tego sobie wszyscy sprawę. Powoli popatrzcie, jak nas wciągano i dzisiaj już to tak jest. Następna kwestia, kolejny front, to jest wojna z Republiką Białoruską. I podobnie, politycznie, gospodarczo, my Polacy dzisiaj już jesteśmy na wojnie. Wypowiedzieliśmy, my Polacy, wojnę Republice Białoruskiej. Wojnę polityczną i wojnę gospodarczą. I musimy zdawać sobie z tego sprawę. Weź tutaj rzuć na ten słowiański kocioł. Ten obszar Europy, teren dawnej Rzeczpospolitej, na kształt kotła słowiańskiego, bałkańskiego, to jest kocioł słowiański. Tu ktoś chce zamieszać między tymi, na tym obszarze, między tymi państwami, którzy obecnie się ukształtowały, czyli obecną Polską, obecną Białorusią, Litwą, która jest w pełni poddana Stanom Zjednoczonym, jeszcze chyba bardziej niż politycznie, niż nawet Polska jest totalnie, nie ma żadnej autonomii politycznej, no i obszarem, na którym się dzisiaj toczy wojna, czyli Ukrainą. Stworzył się kocioł słowiański. Oczywiście Białoruś w tym momencie jeszcze, a dzisiaj mówimy, dzisiaj jest jaka data? Gdzieś koło 11-12 stycznia. Słucham? Chyba 12. 12 stycznia. Jeszcze na razie nie ma tego powiedzmy gorącego konfliktu na terenie Republiki Białoruskiej, ale Republika Białoruska, która jest władze Republiki Białoruskiej, które nieuznawane są przez oczywiście tych, którzy dzisiaj w imieniu agentury amerykańsko-izraelskiej są osadzeni w Polsce. Władze Republiki Białoruskiej, czyli państwo białoruskie, reprezentacja państwa białoruskiego nie jest uznawana na Ukrainie, tam gdzie się toczy wojna. Oni sobie wymyślili, jako policzek nam Polakom, a na pewno mi, jako prawnukowi powstańca styczniowego, że do Kostusia Kalinowskiego przypieli się jakiś terrorystów z Białorusi i to jest ich reprezentacja, jakiś pułk wymyślili sobie i oni dzisiaj, pan Załęski i cała ta klika, dzisiaj ich widzą jako reprezentację państwa białoruskiego. I oczywiście, zresztą z ust tutaj agentury w Polsce, tych wszystkich, którzy współpracują. To jest kwestia czasu, zresztą oni wyraźnie mówią, bo Białoruś taka nie może zostać,
jaka jest, Białoruś musi być podporządkowana tym interesom. Czyli Białoruś będzie zaatakowana, to jest kwestia czasu. Oczywiście Białoruś nie może i nie powinna czekać biernie. Białoruś musi na tą agresję odpowiedzieć. I to w niedługim, dokonać odpowiedzi. W niedługim czasie to się stanie, ponieważ Federacja Rosyjska też nie pozwoli na takie dostawy. Zresztą słyszymy o tych dostawach ciężkiej broni. No chyba nikt by sobie, będąc normalnym państwem, na to nie pozwolił. Więc tutaj, na tym terenie tak zwanego frontu od zachodu, od północy, dojdzie w niedługim czasie do bardzo poważnych wydarzeń. No i zobaczymy, jak wciągnięta zostanie, jak odpowie. I czy będzie potrzebna ta odpowiedź, czy Federacja Rosyjska sama to sobie poradzi i załatwi, czy ze strony Republiki Białoruskiej będzie potrzebna odpowiedź, ale jeśli Republika Białoruska chce zachować swoją suwerenność, na taką agresję, z jaką mamy dzisiaj do czynienia ze strony ukraińskiej, nie może i nie powinna sobie pozwolić. I kochani, powiem, zaraz materiał przedstawimy, tylko 6. Kongres Przyszłości, co się dzieje na Ukrainie, a o czym nie wiedzą media. I są tu agenci wpływu, będzie specjalny materiał, program. Ja dzisiaj praktycznie już nie znam kanałów naszych w mediach społecznościowych, które nagle dostały dziwnej transformacji na stronę czysto interesu amerykańskiego. Jak ich kupili, o tym będziemy sobie mówić, zresztą nas to nie interesuje. Ważne, że to jest agentura wpływu i to świadoma. Wpływu tej imperialnej polityki Stanów Zjednoczonych, zresztą ich wojny, ich polityki, ich interesów, tak? I między innymi na tym 6. Kongresie Przyszłości w Olsztynie, to nie jest też no, przypadkowe, bo jeszcze po 1945 roku, po akcji Wisła, to z przyczyn, powiedzmy, takich czysto historycznych zaszłości, Olsztyn jest też środowiskiem, które będzie dzisiaj podatne na to rozruszanie naszych interesów w Polsce, stanu stabilizacji Rzeczpospolitej obecnej, bo to niesamowicie nam bardzo grozi. Zresztą to się wpisuje, będzie się wpisywać właśnie w ten projekt. Ale pozwólcie Państwo, że oddamy głos, proszę dokładnie się wsłuchajcie, później będziecie mogli sobie jeszcze przytrzymać, bo to są bardzo istotne zdania, w tym wypadku wypowiedziane przez pana Marka Budzisza. Obserwuję go od lat, wiem, że miał niesamowite po 14 roku już dokonania na terenie Ukrainy. No i nie tylko, i to jest dla mnie jeden z istotniejszych agentów wpływu. Dzisiaj już w sposób taki bezkompromisowy, bezczelny wciągają nas, Polaków, państwo polskie w wojnę. Nie robią to na własne życzenie, własne zdanie. Oczywiście wykonują tutaj bardzo określone polecenia. No i tu przedstawi właśnie taką konstrukcję. Później Państwo jeszcze, jak zechcecie, to sobie jeszcze raz powtarzam, to dokładnie odsłuchacie. Zasoby i przystąpić do dogrywki. A to oznacza, że musi być stworzony system bezpieczeństwa dla Ukrainy, który daje realne gwarancje z wojskowego punktu widzenia, bo o tym mówimy, żeby Rosja nie odważyła się uderzyć ponownie. Czyli trzeba zbudować system realnego odstraszania Rosji na wyższym poziomie, bo odstraszanie w dniu 24 lutego się załamało przecież. Ja mówię o tym od pewnego czasu i powtórzę to jeszcze raz. Bez twardego sojuszu wojskowego polsko-ukraińskiego taki system nie powstanie. Mało tego, uważam, że powstaniem tego rodzaju systemu są zainteresowane również Stany Zjednoczone i inne państwa w rodzaju Wielkiej Brytanii, ale główny
obowiązek spoczywa na Polsce i na stronie ukraińskiej. I to jest jakby, nie boję się tego słowa, historyczne wyzwanie. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli uda się wygrać pokój, bo to o to chodzi, to uda się też i wygrać odbudowę Ukrainy. Dlatego, że jeżeli władze Ukrainy mówią, że chcą przekształcenia własnego państwa w Izrael Wschodu, o tym Zełenski mówił wielokrotnie, ale nie tylko przecież on, to ten czynnik wojskowy i wszystko, co z tym jest związane, czyli kwestie komunikacyjne, kwestie produkcji na potrzeby wojska, kwestie pewnej głębi strategicznej, trzeba będzie też rozwiązać. Ukraina, nawet jeśli zakładając wygra wojnę, i tak będzie musiała zbudować alternatywne korytarze zaopatrzeniowe i już to robi. No, już przecież to ma miejsce i od tego nie ma odwrotu, dlatego że nie można się skazywać na jedne linie komunikacyjne przez Morze Czarne. Jeżeli będzie zbudowana... Jasne. Izrael Wschodu. Jeszcze raz powtórzmy. Izrael Wschodu. Jest to koncepcja, którą faktycznie słyszałem z jeden z analityków białoruskich w jednym z programów publicystycznych Republiki Białoruskiej. O tym mówił, ale po prostu potraktowałem to jako, no jako pewną taką myśl bardziej publicystyczną. Mamy tutaj dowód, że celem obecnej administracji pana prezydenta Zełenskiego, który jest przedstawicielem też, przypominam, że niedawno był w ramach takiego rankingu 50 najbardziej wpływowych Żydów świata, zajął pierwsze miejsce, tak? To chyba coś powinno znaczyć. Więc ich celem jest to, co zostanie z Ukrainy, jeżeli, to znaczy oni liczą, że coś zostanie, i na pewno już zobaczcie, poświęcili Morze Czarne, czyli że tam nie będą mieli dostępu, ale z tego obszaru celem jest powstanie takiego państwa, które będzie się oczywiście nazywało sobie Ukraina, ale żeby był to Izrael Wschodu, tak? To, co my mówiliśmy niejednokrotnie, ja mówię, tam zostawmy te Poliny i tak dalej, czyli alternatywne terytorium Izraela, państwa Izraela. Jako polityk, ja rozumiem polityków państwa Izrael, że jest to periodyk, jaką mają trudność pod każdym względem ze względu na swoje państwowe położenie, więc rzeczą naturalną, że tworzą sobie bliźniacze państwo. Jeszcze raz, rzeczą naturalną. Jeżeli są takie możliwości, a jak widzimy są, a to konstruktor polityczny tworzy możliwości, jest twarza, projektuje, później realizuje i to jest realizowane, to oczywiście Izrael Wschodu będzie na tym obszarze powstawał. Czyli na obszarze obecnej Ukrainy, po to się rozrusza sytuację, zdestabilizuje sytuację na terenie Republiki Białoruskiej, tak? Żeby w konsekwencji, w pewnej perspektywie i na terytorium Republiki Białoruskiej, Rzeczpospolitej, no i prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie, to na terenie właśnie Litwy, bo rzeczą jest naturalną. Jak zaczną padać te państwa, to i oczywiście nieunikniony jest upadek także tego państwa. Bardzo duże zmiany, bardzo duże przewartościowania. Czyli bliźniacze, jak gdyby to państwo, to jest wyraźna, wskazana konstrukcja ze względu na logistykę, gospodarkę. I teraz Izrael Wschodu gwarantuje to państwo, odniesie sukces gospodarczy. Widzimy, jak sobie po 1948 poradził Izrael jako państwo, tak? Nie mając nic, zero. Jak są skuteczni? To nikt nawet nie wątpi, że odniosą sukces, będą silni. Ale przypominam, że jeśli jest Izrael Wschodu, to i Palestyna Wschodu jest. I Palestyńczycy Wschodu będą. I Polacy Wschodu będą. I nie tylko. I Białorusini.
Ukraińcach już biednych nie ma co nawet jak gdyby dyskutować. Jeżeli im się te projekty powiodą, jeżeli Federacja Rosyjska nie uporządkuje tego, jeżeli Federacja Rosyjska, nie daj Bóg, by osłabła i przegrała tą wojnę, to naprawdę nas czekają takie projekty. I to nie jest żadne jasnowidzenie, to jest konkretna konstrukcja polityczna. Nie po to na dzień dzisiejszy Stany Zjednoczone zainwestowały powyżej 100 miliardów dolarów i będą dalej inwestować. Nikt się pieniędzy tak nie wyrzeka. No tak, eksport demokracji, takie terefele. Znamy ten eksport demokracji Stanów Zjednoczonych. To sobie można o tym dyskutować. Natomiast zobaczcie, jakie są potężne cele polityczne, gospodarcze. To tyle rzeczy się łączy. Właśnie na tym. Na tym, w tym kotle słowiańskim, który po wielu latach, po dziesiątkach lat, gdzie po prostu nie podpalono go, nie podpalano, gdzie ponownie jest podpalany, jest, gdzie tu się zaczyna wrzeć i gotować, tak? Dla tych wszystkich, których jeszcze mamią, żeście się nie otrząsnęli, wskażcie mi w dziejach Rzeczpospolitej jeden moment, jeden przykład, gdy interes Rzeczpospolitej był zbieżny z jakimś interesem Ukrainy. W pierwszej Rzeczpospolitej nigdy takowego nie było. I przypominam, że syn ziemi ukraińskiej, tak zwanej dzisiaj, czyli Podola, Wołynia, Kijowszczyzny, dawnej Rusi, Jeremi Wiśniowiecki, Rusin z krwi i kości, najbardziej tępił, czym się dało, tych pobratymców, którymi dzisiaj robi porządek, jak gdyby Moskwa. On, będąc Rusinem, bo wiedział, co to oznacza. Stefan Czarniecki, wielki nasz też bohater Rzeczpospolitej, z czystym etnicznym pochodzeniem polskim. W związku z tym, że jego brata zamordowali właśnie Ukraińcy, że był w niewoli u nich, tępił ich żelazem, ogniem, ile tylko było możliwe. Pamiętajcie, Polacy, ci, którzy szczególnie hymn znają, i to jest nasz bohater. W XVIII wieku, gdyśmy jeszcze istnieli, podobnie pod koniec XVII, razem pospołu z moskiewskimi wojskami tłumiliśmy te bunty ukraińskie. Pospołu razem. To był nasz wspólny interes, żeby było jasne. W powstaniu styczniowym my, gdyśmy podnieśli głowę o Rzeczpospolitą, nigdzie, tam gdzie był zabór rosyjski na części ziem rusińskich, dzisiaj tak zwanej Ukrainy, nigdzie tak przeciwko nam nie wystąpiono jak na Ukrainie. Pamiętajcie o tym. W drugiej, a tu niedawno, Orlęta Lwowskie, to nie była walka z bolszewikami, to była walka z Ukraińcami. W drugiej Rzeczpospolitej, jak nasza istniała, druga Rzeczpospolita, największy problem mieliśmy z Ukraińcami. No i później w 1939 września nam się też w sposób oczywisty, rzeczywisty odwdzięczyli, później dalej i tak dalej. A to, co było miłe po 1945, to jest to, że za PRL-u myśmy sobie, i nawet to Rosjanie dzisiejsi przyznają, że Polacy potrafili nasze ówczesne wojsko, służby, ludowe wojsko, potrafiło sobie poradzić i razem pospołu wówczas Związkiem Radzieckim biliśmy, gdzie się da, te bandy banderowskie ukraińskie. Tak wygląda nasza historia. Co się zmieniło? To, że na urzędzie prezydenta po jednej stronie w Ukrainie, to, że na urzędzie prezydenta w Rzeczpospolitej są ludzie, którzy reprezentują zupełnie inny interes, agentury amerykańsko-izraelskiej, chyba jednemu i drugiemu, chcą
chce się zbudować ten Izrael Wschodu. Tylko to się zmieniło? Czyli my nie mamy nic do powiedzenia? Czas najwyższy, kochani, pokazać, że nie będziemy dać się jako naród tłamsić, jako Polacy. Słyszeliście, co w ramach Konfederacji ja mówiłem. A co dzisiaj ta Konfederacja robi, mówi, czy oni cokolwiek? Wtedy nie musieli tego jeszcze rozumieć, bo byli daleko z tyłu 3 lata temu, ale dzisiaj to już widać. Dlaczego ci ludzie, jako reprezentacja polityczna będąca w Sejmie, która wyszła między innymi na tego typu hasłach, dlaczego dzisiaj twardo nie stoją na stanowisku, że interesem Rzeczpospolitej nie jest żadna współpraca, jest przegrana Ukrainy. Dlaczego? Dlaczego wy dzisiaj, Polacy, nie mierzycie tym polityków? Nie jest dla was wyznacznikiem, że jeżeli polski polityk stoi dzisiaj na stanowisku, że Ukraina, żeby zwyciężyła, że to jest wbrew interesom państwa polskiego i Rzeczpospolitej? Dlaczego wy dzisiaj stoicie na stanowisku, że decyzje polityczne podejmuje się w ośrodkach analitycznych i służb Stanów Zjednoczonych, że polscy politycy nie mają nic do powiedzenia? Ja niedawno mówiłem, bo jak mnie tam pytano i ty też zapytałaś, oni się biedni boją, że ich zabiją tego, tak. Ja wiem, bo to biedni polscy politycy, ja rozumiem. Tacy są, tacy się znaleźli, sami nie. Państwo ich wybieraliście. Ja rozumiem ich, oni chcą żyć, oni się boją. To nie są łatwe czasy. Następna rzecz, nie możemy przecież tak siedzieć. Proszę Państwa, oni, zobaczcie, co dzisiaj robią. Jak i idzie obraz Polaków w świat. Że Polacy, pomoc militarną, etc., wszystko pomagają. Że to są dzisiaj jacyś sojusznicy, bracia Ukrainy. To nieprawda. Bo oczywiście zmanipulowanych i nawet większość, powiem, jest po tej stronie. Ale nie wszyscy Polacy. Jeszcze raz powtarzam. Nas są miliony, którzy inaczej myślą. I czas najwyższy pokazać z naszej strony, że my nie jesteśmy dzisiaj żadnymi sojusznikami Ukrainy i państwa ukraińskiego. Że dzisiaj w tej wojnie, dzięki Bogu, w której nas nie ma i nie powinno być, że jeżeli Federacja Rosyjska zamierza zwyciężyć i zwycięży zresztą, to jest nasz interes. Dzisiaj przecież możecie, popatrzcie, co oni wysyłają. Przecież jest, róbmy akcję. Możecie robić akcję wysyłania apteczek medycznych dla żołnierzy Federacji Rosyjskiej, którzy na pewno walczą w naszym interesie. Bo w naszym interesie, nie naszą krwią, my nie musimy. Dziękujmy Bogu za to. Nie jest zwycięstwo Ukrainy i tworzenie Izraela Wschodu. Między innymi, bo to nie tylko. Dużo innych ciekawszych rzeczy. Nie zdajecie sobie Państwo, jakie przewartościowania, jak potężne zmiany, jak negatywne dla Rzeczpospolitej, jakie stłamszenie nas czeka. Dlaczego nie wspieracie dzisiaj żołnierzy Federacji Rosyjskiej? Poprzez, prosta rzecz, karteczki, maile, ale i karty. Bo nie każdy wyśle maila, bo może będzie się bał, bo wiadomo, jaka jest kontrola w Polsce. Ale można karty pocztowe wysyłać tym żołnierzom Federacji Rosyjskiej, którzy dzisiaj walczą na froncie, jako wsparcie z naszej strony i życzenie im zwycięstwa, żeby zakończyli tą wojnę, żeby zakończyli tą bezmyślną rzeź. I żeby w tym czasie, bo im szybciej Federacja Rosyjska, im szybciej Moskwa zakończy tą rzeź, to my mamy szansę, jeżeli sami my politycznie w Polsce sobie z wewnętrznym wrogiem politycznym nie poradzimy, nie uporządkujemy politycznie tej sprawy, no to mamy szansę, że nie wejdziemy w tą wojnę. Bo jej po prostu nie będzie, będzie zakończona. Oczywiście świat będzie wyglądał inaczej, konflikty, ale od nas dzisiaj zależy. Od naszej myśli, od naszych decyzji, każdego z nas politycznych, co będzie się w najbliższym czasie z nami działo. I naprawdę dzisiaj nie ma nic ważniejszego nad to, żebyśmy
byli dojrzali, odpowiedzialni i kolejny raz nie doprowadzili do tego kotła słowiańskiego i nieszczęść na ziemi polskiej, które niejednokrotnie w tym samym wzorcu, tym samym mechanizmem żeśmy przerabiali. Tu rozumiem, tak? To są. Tak, rozumiem. To też ja rozumiem, że zasłużyłem, tak? No to właśnie, to jest ta przyjemność. Bo, tak, no normalny, taki jak powinno u nas być w polskiej kulturze. Przypominam, że znakomita większość polskiej kultury, tej naszej, autentycznej, pochodzącej rdzenia Rzeczpospolitej, jest związana właśnie z wschodem, z imperium między innymi osmańskim. To są takie bułeczki. Mamy przepis oczywiście z pamiętników, z jednego z pamiętnika, tak zwane bułeczki osmańskie. Oczywiście one są z czym to mamy? One są z czernuszką, z majerankiem, z kminkiem. I nie są słodkie. Koperkiem, ale nie są słodkie. Tak. Są idealne do naszych barszczyków. Ale są apetyczne. Natomiast no, marzy mi się, żeby były ze staropolskim szafranem, ale wiecie, zobaczcie sobie. I on zaiste, tak jak kiedyś był na wagę złota, taki jest, kochani, obecnie. No dzięki Bogu, że mam nadzieję, że zasłużyłem także od Państwa i bardzo poważnie czekamy na propozycje, różne rzeczy, żebyśmy pokazali, bo tamci krzyczą za nas, tamci działają za nas, a my milczymy, siedzimy. Przerwijmy to milczenie i zacznijmy walczyć.